Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja nie lubię używać mocnych słów, natomiast to, co się dzieje dzisiaj, zasługuje na bardzo mocne słowa. Na początku Prawo i Sprawiedliwość marginalizowało nas w Unii Europejskiej i zaczęło się przede wszystkim od marnowania wielkiej szansy rozwojowej, od cięć w budżecie, które nam PiS zafundował swoją polityką. Zaraz się może skończyć na tym, że pieniędzy z Unii Europejskiej będzie coraz mniej, a te pieniądze są niesłychanie potrzebne na rozwój naszych miast, miasteczek i wsi. Ja przypominam, że ponad 40% wszystkich inwestycji w Warszawie finansowanych było z unijnych funduszy. Najpierw utrata unijnych pieniędzy. Potem słyszeliśmy wicepremiera rządu PiS, który mówił o tym, że nie będzie honorował rząd orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast w tej chwili mamy oświadczenie, tak naprawdę oświadczenie, bo to pytanie się do tego sprowadza, ministra Ziobry i ministra Jakiego, czyli ministrów, którzy odpowiadają za sprawiedliwość, za polski wymiar sprawiedliwości, które podważa nadrzędność prawa unijnego i co więcej, chce zabrać polskim sądom możliwość pytań do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wykładnię europejskiego prawa. A przecież to Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest władny rozstrzygać, jeżeli chodzi o wykładnię europejskiego prawa. I do czego to prowadzi? To prowadzi do podważenia naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I to już nie są żarty, to już nie jest język publicystyczny, tylko to jest prosta droga do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. To, co w tej chwili robi minister Ziobro i jak rozumiem minister Jaki, to jest prosta droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To jest kwestionowanie unijnego prawa, to jest kwestionowanie traktatów. I to się może bardzo źle skończyć dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, w ostatnich latach cała działalność Ziobry, kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, pana Patryka Jakiego, zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i właśnie ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem. Ten wniosek to de facto wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny jest obsadzony przez pisowskich nominatów, nie jest instytucją już niezależną, jest tak naprawdę atrapą, a złożenie takiego wniosku przez członków Trybunału Konstytucyjnego jest traktowane jako polecenie służbowe płynące z Nowogrodzkiej. Można się spodziewać, że ten wniosek Ziobry w sprawie o stwierdzenie niekonstytucyjności jednego z artykułów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostanie przyjęty. Kontrolowany przez ludzi PiS Trybunał Konstytucyjny uzna zapewne za niekonstytucyjne przepisy pozwalające zadawać te pytania prejudycjalne przez sądy krajowe i to jest nic innego jak próba kneblowania ust polskim sędziom, kolejne ograniczenie niezależności polskich sądów, ale także początek wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Za złożenie tego wniosku, za niszczenie fundamentów prawnych, niezależności polskich sądów i wypychanie Polski z Unii Europejskiej pan Zbigniew Ziobro, pan Patryk Jaki powinni dostać wielki medal od pana Putina. Trzeba powiedzieć wprost, że PiS spycha Polskę na wschód, realizuje politykę, która jest bardzo groźna dla Unii, pozostaje tak naprawdę spełnieniem marzeń Putina. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że jeżeli tylko Warszawa i inne nasze miasta stracą miliardy płynące z funduszy unijnych, to winnym tego będzie pan Zbigniew Ziobro i pan Patryk Jaki. Tysiące ludzi pracują przy inwestycjach, które są współfinansowane ze środków unijnych. Tysiące ludzi korzystają z inwestycji, ze budowli, które zostały współfinansowane przez środki unijne. Jeżeli nasze miasta stracą środki na tego typu inwestycje, tego typu budowle, to my pamiętajmy, że winnym tego będzie pan Patryk Jaki i pan Zbigniew Ziobro. Szanowni Państwo, dzisiaj należy zadać publicznie pytanie panu premierowi Morawieckiemu. Pytanie o jego wiarygodność i o to, czy będzie w stanie odciąć się od tego, co wyczynia Zbigniew Ziobro i jego ludzie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan premier Morawiecki przyzwyczaił nas już do tego, że ma wiele twarzy. Że gdy nie ma kamer, że gdy nie ma mikrofonów, to potrafi śmiać się z nieszczęścia drugiego człowieka, potrafi nazywać Polaków głupcami, czy kazać ludziom pracować za miskę ryżu. Ale tym razem oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Morawieckiego. Czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej?
czy zdymisjonuje ministra Ziobro, który jest odpowiedzialny za ten wyjątkowo szkodliwy wniosek, który zmierza do tego, by polscy obywatele nie byli objęci ochroną Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Pan premier Morawiecki do niedawna jawił się jako Europejczyk. Udawał, że wartości europejskie są dla niego bliskie. Tymczasem członek jego rządu, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, składa wniosek, który ma pozwolić polskiemu rządowi na niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego pan premier Morawiecki pozwala na tego typu zachowania? Dlaczego polski rząd tak bardzo boi się niezależnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z pewnością w najbliższym czasie wypowie się o demolowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i wypowie się o tym, czy tak naprawdę to, co robi rząd PiS-u od blisko 3 lat, jest zgodne z porządkiem unijnym? Na koniec, szanowni państwo, trzeba jasno, czytelnie powiedzieć. Działania prokuratora generalnego ministra Ziobry to działania wbrew woli zdecydowanej większości polskich obywateli. Polacy opowiadają się za członkostwem w Unii Europejskiej. Polacy opowiadają się za rozszerzaniem współpracy. Tymczasem Zbigniew Ziobro, kierując taki wniosek jako członek rządu, pokazuje, że ten rząd jest najbardziej antyeuropejskim rządem od 1989 roku. Oczekujemy jeszcze dziś jasnej deklaracji premiera Morawieckiego.